Chciałbym dzisiaj pokazać, jak przyspieszyć tankowanie gazu LPG, ponieważ jakby nie było, tankowanie gazu czy benzyny nie jest specjalnie trudne i w ogóle, ale jak się robi to często, już na przykład po 5 latach, 10 czy tam 15 latach jeżdżenia samochodem, to gdzieś to tankowanie ciąży już, że trzeba tankować i w ogóle czasu na to tracić, żeby zatankować, zapłacić i w ogóle. I dlatego jak na przykład przyspieszyć tankowanie gazu LPG? Sprawa jest prosta. Po prostu nie zakładamy kurka. Kurek jest cały czas odkręcony. Możesz jeździć, ponieważ to nie, jest i tak szczelne. Nie ma to żadnego wycieku. Nic nie wycieka bez kurka. Wszystko jest szczelne, także śmiało można jeździć bez takiego kureczka. No i przez to, że nie trzeba kręcić w jedną stronę, potem kręcić w drugą stronę, tylko podjeżdżasz, podpinasz, tankujesz. Sporo można na tym czasu zaoszczędzić i naprawdę tankowanie gazu przez to się robi nieco przyjemniejsze i mniej uciążliwe.